Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Fallout 2 Restoration Project. Lecimy po amunicję. No tak. Lecimy po amunicję. Już siódmy? Bo żeśmy odpoczywali tak długo, kurde. O nie. Nie, uciekamy. Co to jest za banda w ogóle? Co oni tu dają, nie? I chociażby na podmurzu chyba koleś miał tą amunicję. Mogłem wziąć ze sobą jakieś graty na sprzedaż. Bo w sumie nie mam pieniędzy za... Znaczy mam 3000, kurwa, ale lepiej nie marnować pieniędzy właśnie. Myśmy sprzedali na przykład ten obrzyn, tą zbroję. Nie wiem ile on tam czego tam będzie miał, dam jeszcze to może. Coś parę stówek za to będzie, z tysiaka na pewno, minimum. Zjadłem dzisiaj na śniadanie zimnego hamburgera z wczoraj. Nie był taki zły. Dobra, dawaj wszystko, no. 680. No, już się nie może wypłacić, kolega. Może to? O, lepiej, lepiej. Więc 45. Dobra, to zabierz sobie te 123. Okej, zawsze coś. Ale myślę, że jeszcze powinniśmy do Nory pojechać, tylko że mamy mało czasu, bo zaraz jest 11. A chcemy sobie z tą karawaną pojechać, zobaczyć czy tak będzie dobry sposób też na to, żeby tego... Jeszcze nie wiem, czy kurwa nie powinniśmy spróbować w mieście. Powinniśmy chyba spróbować, chociażby spróbować w mieście, myślę. Tam jakiś sklep był czy nie było, kurwa nie pamiętam. No jak już tu jesteśmy, to sprawdźmy. To jest naprawdę amenities office. Tu ma do tego pistoletu, ale już nikt nie używa chyba. Aj, ty łajzo, no. No wiem, że w noże ma koleś, no. Ach. Tu chyba nie, co? Ona nie chce. Tu będą mieli jakieś bzdury raczej. Odstąp, obywatelu. Jeżeli wiecie z czego, albo weźmy steampaki w sumie. Jeżeli nie wiecie z czego ten tekst odstąp obywatelu, to od razu wam powiem, że z Baldura jedynki. Ale jest też śmieszna jedna rzecz, że ten sam tekst Step away, citizen, w angielskiej wersji podkładał głos ten sam koleś, który podkłada głos pod Cartera w Family Guy'u. Jeżeli wiecie, to już jest brechtowa informacja, nie? Oczywiście ten głos podkłada Seth MacFarlane, który podkłada wielu postaciom w grze, ale to jest ten sam głos, nie? Tego strażnika z Baldura 1 w angielskiej wersji i Cartera z Family Guy'a. To jest ten sam głos, tak samo to mówi, nie?
Dobra. Sorry. Bo się kurde zawiesiłem. 99, po co ty masz? No, steampaki zbieram. Ogólnie, mamy te... Jak już tu wpadłem, to przynajmniej coś kupiłem. I tu mamy 150. Teraz tak... Ty masz najmniej. Chyba. Tej amunicji. Ze wszystkich. Masz tu jeszcze. Tyle. I dobra, lecimy dalej. Teraz chciałbym zobaczyć tą karawanę. I może właśnie w RNK byśmy kupili jeszcze tą amunicję. I inną jakąś pewnie jeszcze. O ile zdążymy. Jak nie, to do Nowego Reno lecimy chyba, po prostu. Fuck. Patrz, jak się spóźnili o jeden dzień. Dobra, jebacz, lecimy do Nowego Renu. Nowe Reno, wita. Ogólnie zawsze dobrze kojarzyło mi się Nowe Reno, ale teraz mi się jakoś nie chce za bardzo tu być, w sensie... Chyba dlatego, że w tym Falloutie Nevada ich... Tak, tam było też Nowe Reno, nie? Czy nie? I po prostu... Przejadł mi się już ten klimat takiego, kurde... Takiej meliny z kurde, wiecie. No ale trudno. Pobędziemy też troszkę i tu. Dziecko gapi się na ciebie posępnym wzrokiem, z ledwością dostrzegasz jego twarz, na jego koszuli ktoś na bas grał Cody. Hej Cody, wszystko w porządku? Chcesz może coś do jedzenia? Cody nadal się na ciebie gapi. Trzym się Cody, nie mam przy sobie jedzenia. Wątpię, żebym chował w bagażniku też. Ale sprawdzę. Będę dobrym człowiekiem. Problem w tym, że nie mam. Browara mogę. To by było straszne. A tutaj pogadamy z gościem, bo się gapi na nasz samochód. Uśmiecha się, pokazując błyszczący złoty ząb. Jego woda kolońska jest tak ostra, że aż cię zatyka. Witam cię, mój bracie, w błyszczącym mieście Nowe Reno. A ty jesteś? Jestem Jules i czułbym się wyjątkowo szczęśliwy, gdybym mógł się z tobą zaznajomić, pokazać ci okolice i zapewnić wszystko, czego tylko szukasz. Słuchaj, Jules, czy tak? Z pewnością spodziewasz się czegoś po tej rozmowie, więc powiedz mi to prosto w twarz. Czego ty szukasz? Uśmiech Julesa gaśnie. Szukam ludzi takich jak ty, którzy przybywają do Reno. To najlepsze miejsce do robienia interesów. Ponadto pewne instytucje płacą mi za to, że kieruję do nich nowo przybyłych. Czy taka odpowiedź cię zadowala? Tak, a teraz potrzebuję odpowiedzi na kilka pytań. Szukam jakiejś broni o dużej sile rażenia. Kumam. Jak chcesz najwyższej jakości, to idź do mojego człowieka Aldridge'a w zachodniej dzielnicy. On ma takie zabawki do zabijania, których jeszcze w życiu nawet nie widziałeś. Powiedz mu, że cię przysłałem. Dzięki. Tak, pamiętam ten sklep. To jest ten sklep, do którego chcieliśmy iść ileś tam czasu temu. Ale zapomnijmy o tych starych dziejach.
Teraz od razu tam nie będziemy się pchać, tylko normalnie rozejrzymy się, tak jak zawsze to robimy. Okej, burdel, na dzień dobry. Stojąca przed tobą kobieta jest oszałamiająco piękna. Kiedy do niej podchodzisz, odrywa wzrok od swojej pracy i uśmiecha się. Ach, nowa twarz, jestem panna Kitty. Witamy w kociej łapce. Na co ma pan dziś ochotę? Prawdę mówiąc, chcę zadać kilka pytań. W porządku. Jednak odpowiedzi mogą cię kosztować. Właściwie to lepiej już pójdę. Można poprosić o coś dla jednego z moich przyjaciół, to z okazji urodzin. A pokaż. Oczywiście, rzucę okiem na twoje towarzystwo. Kto z nich? Vic. Kupiec Vic. To ten przyjaciel tutaj ogląda wskazaną osobę ze wszystkich stron i kiwa głową. Myślę, że potrafimy ci dogodzić. 188 dolarów. Dobrze, oto one. A właśnie, bo tutaj nasz bohater ma dziewica pustkowi. To może my też skorzystamy. Zobaczymy, czy to coś zmieni. Co jest w menu? Patrzmy, odliczę na palce. Mamy romantyczne zloty, dalekomorskie odwierty, wycie do księżyca i wiele innych egzotycznych możliwości. Pytanie tylko, na co ty masz dziś humor? Poproszę pełną obróbkę dolnych i górnych części ciała. W porządku, to będzie 188 dolarów, dobrze. Plus jeden siła? Nie ma już dziewicy pustkowi, jej. Okej, właśnie tak myślałem, nie? Że to zniknie po prostu. Dostaliśmy siły plus jeden? Na stałe? Okej. Może i tak. Może i tak. Spoko. Dobra. To rozglądamy się dalej. Dealer. Chcesz polatać? Masz kasę? Pogadaj ze mną. Co masz? Jet oczywiście. Ach, najchętniej przespałabym się z Avalonem, Chris Avalon. Tu można zostać gigolakiem gdzieś, nie? Gwiazdą porno. Co to za kurwa speluna? To jest właśnie nowe Reno, nie? Zobaczcie, to jest kurwa... Po prostu... Ten podział społeczeństwa jest kurwa taki dobitny tutaj, jest po prostu, nie wiem, są jacyś ludzie, którzy coś tam ogarniają i są po prostu ćpuny. I te ćpuny to po prostu nic, nie? No kurwa, po prostu nic, no. Ciężko powiedzieć, że oni w ogóle mieszkają. Ale oczywiście rozglądamy się cały czas, bo nie wiadomo, co nas spotka fajnego tu.
Dobra. Nic nie będę grał. To jest Mordino. Pamiętam tą akcję z Bishopem, tak zwaną tutaj. Czego chcesz, czegoś, amigo? Kim jesteś? Ja, jeśli tak bardzo chcesz wiedzieć, jestem Jezus. Jezus Mordino. Tak samo jak mój tato, ale on jest duży Jezus, głowa całej rodziny Mordino z Nowego Reno. Więc większość mówi na mnie mały Jezus. Wiesz, to zapobiega krępującym sytuacjom. Rodzina Mordino? Kto to? Rodzina Mordino? Wziąłeś za dużo jetu? Holmes? Holmes? My, Mordino, rządzimy w Nowym Reno i Redding też. Co masz na myśli mówiąc o Redding? Banda bezszyjnych górników, grzebią się w ziemi, ale lubią latać, jeśli wiesz, o czym mówię. Rozumiem, mam kilka innych pytań. Szukam pracy. Ogląda cię ze wszystkich stron i potakuje. Zawsze szukamy świeżej krwi, w szczególności świeżej krwi, która chce rozlewać krew, jeśli wiesz, o co mi chodzi. Idź na górę pogadać z tatą, powiedz, może cię przysłałem, a może będziemy wspólnie robić interesy. Pójdę się z nim zobaczyć, jeszcze się spotkamy, Jezusie. Nie wiem do końca, jak to było, czy to było też tak, że jak... Bo tutaj są chyba z dwie rodziny, tak? Albo trzy nawet. Że jak z jednymi przystaniesz, to chyba z drugimi już nie możesz? Nie pamiętam właśnie, czy tak było. Ale szczerze mówiąc, muszę przyznać po prostu, że nie za bardzo mi w tej chwili zależy na najlepszej opcji tutaj. Ja chyba najczęściej zrobiłem rzeczy z Bishopem, ale nie dam sobie teraz ręki uciąć. Ewidentnie wydaje mi się, że jakbyśmy dla Mordino pracowali, to i tak będziemy musieli pójść do Bishopa po coś tam. Oni ze sobą walczą. Także zobaczymy. Po prostu. Ciasno tu tak, nie? Czym mogę służyć, koleś? Kim jesteś? Zarządzam tym piętrem kasyna. Jeśli czegoś potrzebujesz, to powiedz. Możesz powiedzieć mi coś o tym kasynie? Najlepsze kasyno w mieście, ale jestem troszkę strzelniczy. Chcesz wiedzieć coś jeszcze? Kto jest właścicielem? Rodzina Mordino. Jakiś problem? Bo jeśli nie jesteś tu dla hazardu, to nie jest miejsce dla ciebie. Zrozumiano? Rozumiem. Można zejść niżej? Tu jakieś szczury, kurde. Ktoś tu mieszka, ej. Widzisz ślicznego chłopca Lloyda. Kim jesteś? Co tutaj robisz? Najpierw się uspokój, kolego, a potem porozmawiamy. Wszystko w porządku? To nie twój interes. Najlepiej będzie, jeśli od razu wrócisz po tych schodach na górę i zapomnisz, że się w ogóle spotkaliśmy. Wyglądasz na kogoś w kłopotach. Może będę w stanie ci pomóc. Nie znam cię, kolego, ale myślę, że chciałbym poznać. Lloyd jestem. Niektórzy nazywają mnie śliczny chłopiec, ale to inni tak mówią, nie ja. Miło mi cię poznać, a więc co powiesz na moją propozycję? A co do twojej propozycji, przydałby mi się czyjaś pomoc. Widzisz, muszę wjechać z miasta, ale sprawy trochę się pokomplikowały z powodu pewnego nieporozumienia. Jakiego? Mieliśmy z rodziną Salvatore nieporozumienie w kwestii mojego sukcesu przy jednym z ich stołów do gry. Wydaje mi się, że ta sprawa może zostać załagodzona tylko jeśli oddalę się od Nowego Rena tak bardzo jak to możliwe. Sukces przy jednym ze stołów, tak? Ile wygrałeś? Blednie, lecz po chwili odzyskuje spokój. Wystarczająco dużo, żeby ich rozwścieczyć. Większość wydałem na łapówki, żeby utrzymać oprychów Salvatora z dala od siebie na tyle, żeby zdołać gdzieś przycupnąć i się schować. Ostatnio bałem się pokazać na mieście.
Pomogę ci, jeśli dasz mi połowę swojej wygranej. To uczciwa wymiana, jeśli mam ocalić twoją skórę. Wygląda, jakby chciał coś powiedzieć, ale jeszcze raz się na tym zastanowił i kiwa głową. Zdaje się, że nie ma wyboru. Chodźmy, jestem tuż za tobą. No to jesteśmy. Pieniądze są w tym grobie. Łap za łopatę, Lloyd. Chcę najpierw przyjrzeć się temu grobowi. Piach wokół grobu wygląda, jakby ktoś w nim niedawno grzebał. To by się trzymało kupy, gdyby Lloyd rzeczywiście zakopał tu pieniądze. Myślę, że Lloyd, to ty jednak powinieneś kopać. Są na tym świecie, Lloyd, dwa typy ludzi. Ci, którzy mają załadowaną broń oraz ci, którzy kopią. Lloyd mamroczy coś pod nosem i zaczyna kopać ostrożnie. Po mniej niż minucie wyciąga z piachu minę przeciwpiechotną i odkłada ją na bok. Trzęsie się jak owca. Ładny okaz, Lloyd. Kop dalej, zobaczymy, co jest pod spodem. Pół godziny później Lloydowi udaje się odkopać wystarczająco dużo piachu, by można było dostrzec w ziemi niewielką pokrywę. Na pewno nie udałoby ci się jej znaleźć, gdyby Lloyd ci o niej nie powiedział. Lloyd bierze głęboki oddech i odciera się pod z czoła. Stary schron przeciwatomowy. Otwórz pokrywę, Lloyd. Pokrywa otwiera się z głośnym zgrzytem, ukazując prowadzącą na dół czarną otchłań. Właź do środka. Lloyd marszczy brwi, zastanawia się chwilę nad komentarzem, ale tylko wzrusza ramionami i schodzi do środka. Jestem tuż za tobą. Zapomnij, to są moje pieniądze i ty ich nie dostaniesz. Czyli będę miał wszystkie. Może być też pułapka tu, nie? Tysiąc? Nie jest jakoś hiper dużo, nie? Ale zawsze coś za taką łatwą robotę. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Te wszystkie groby można przekopać, wiecie o tym, nie? Ale myślę, że to będzie jednak strata czasu. W sumie to się zastanawiam. Tak na fazę chociażby zobaczyć, co jest w środku. Może coś będzie. Na fazę. Wszystkie groby. Dobra, lecimy. Zostało 7 minut odcinka. Zaczynamy od tego tu. Złoty ząb. Siła minus 1, czyli nam spadła z powrotem. Kości oszusta. Może się przydadzą, jakbyśmy się bawili w te kurde hazardy, nie? Punkty karmy tracimy przez to. Chlanie. Pewnie będzie Grave Digger, nie? Zaraz. Robię to z czystej ciekawości, bo może być tak, że wiecie, byście pomyśleli sobie, to jest chyba ślad. Podczas przeszukiwania ciała Pritcharda ściągasz mu buty i zauważysz, że jedna z podeszw jest nieprzymocowana. Po jej oderwaniu znajdujesz pomiętą mapę, która prowadzi do czegoś nazywającego się SADF. Wprowadzasz tę mapę do Pip-Boya. Właśnie o tym mówiłem, że jest lokacja, jest pełno jakichś grobów, mówisz, dobra, nie? Ale może właśnie w którymś z nich coś będzie. I o to chodziło. O to właśnie chodziło. Coś takiego, jakiś
No nie wiadomo, może być bonus jakiś po prostu na zasadzie. Okej, nagradzamy twoją ciekawość. Na przykład armor. Takie tam, nie? Nie jestem pewien, jak ten armor było 28, to jest tylko 20. On jest chyba gorszy niż to, co oni mają. Oni mają ulepszone skórzane, to chyba będą miały po 25. Mi się wydaje. Tak od góry do dołu chciałem polecieć. I tak tyle tej karmy mamy dużo, że możemy sobie stracić nawet. No zawsze w sumie kasa jakaś. Zobaczymy, co to jest to na mapie. SADO Armorek Pistolet. Torba lekarska. Troszkę smakołyków było. Bon kopalni Morningstar. Ciekawe, wezmę tak na fazę. Nie podniosę więcej. Ojej, ten grób śmierdzi. O chlepie, kop dalej. Co do? Samą kurde porę, co idioto, nie można już kopać wolniej? Widzisz Williego trumnika. Złaś mi z drogi głodo skórek. Co ty kurwa? Nie ma nic nudniejszego od leżenia miesiącami w trumnie. Okej, okay, i sobie Willy trumniku. Hiena cmentarna jest, Grave Digger. Oj tam, oj tam, oj tam. To była Golgota, tak? A to chyba to, baza wojskowa Sierra. SAD, no, Sierra Army Depot. Nie pamiętam, o co chodziło z tym, no ale dobra, chodźmy. Ale czekaj, kurwa, ja tu samochód mam. Zajebali mi furę.
Hej, 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 witam z powrotem. Czegoż więc potrzebujesz od Julesa? Jules, widziałeś mój samochód? Jeszcze chwilę temu stał tu zaparkowany, a teraz go nie ma. Twój samochód? Na pewno stał właśnie tutaj? Nie widziałem go. Co, nagle oślepłeś, a widzisz moją pięść pierdolony jebusie? Widzisz ją? Teraz spróbuj powiedzieć jeszcze raz, że nie widziałeś mojego samochodu, tylko kurwa spróbuj. Znaczy, nie wiem nic o twoim samochodzie, nie widziałem co się z nim stało i nie wiem gdzie jest, naprawdę? To mi wygląda na stek bzdur. W porządku, bracie, w porządku. Widziałem paru gości, jak zabierali samochód parę chwil temu, ale wiesz, było ich zbyt wiele, żebym mógł ich zatrzymać, no i... Zamknij się i zabierz mnie tam, dokąd poszli teraz. Dobrze, dobrze. Przydałby się nam dzień. Czy odzyskamy swój samochód? Zobaczymy to w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia w następnej części przygód Fallout 2 Restoration Project. Na razie.